Ustawa nie trafiła do kosza, trafi pod obrady Sejmu, zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc. I stanie się to w tym tygodniu, zapewnia. Rzeczywiście są pewne osoby u nas w Prawie i Sprawiedliwości, które no jakby upatrują to w jakiś sposób, no, że zawłaszczenie wolności i tak dalej, ale większość popiera. Natomiast z opozycji również większość popiera, także uważam, że nie będzie problemu z przyjęciem tego projektu ustawy. Chodzi o ustawę, która pozwoli pracodawcy sprawdzić, czy jego pracownicy są zaszczepieni przeciwko COVID-19, choć poseł Hoc wskazuje na pewne istotne zmiany. Teraz zaczynamy od tego, że może, nie musi, ale zażądać testu, negatywnego wyniku testu na przeciwko COVID-19, a więc testu na SARS-CoV-2. No dopiero wtedy jest zwolniony z testu, jeśli będzie zaszczepiony albo będzie miał status ozdrowieńca. Bez takiego testu pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na przykład na płatny urlop. Krzywda nie może się pracownikowi stać, a więc nie może być zwolniony z tego powodu, nie może mieć zmniejszonego wynagrodzenia, ale pracodawca będzie mógł go oddelegować do innego miejsca pracy tam, żeby nie miał styczności z klientami. Od jutra zaczną obowiązywać nowe limity w restauracjach, hotelach czy kościołach. Do limitów nie wliczają się osoby zaszczepione i tu wchodzi drugi filar ustawy. Jest przywilej, niejaki taki handicap, bonus dla przedsiębiorcy, który będzie miał, wykaże, że ma załogę zaszczepioną i będzie przyjmował klientów albo zdrowieńców, albo zaszczepionych, albo z ujemnym wynikiem testu. Czyli to będzie taki bonus i wtedy nie będą go ograniczały żadne restrykcje, żadne obostrzenia. Ale ci klienci wcale nie muszą pokazywać. Jak nie muszą, to proszę bardzo, wejdą, ale wtedy już obowiązują obostrzenia. Czyli 30% obłożenia. Jeśli klient nie zechce pokazać certyfikatu, będzie traktowany jak osoba niezaszczepiona. Właściciel ma stać przed drzwiami i pilnować, czy żeby mu pokazać ten test? No tak powinien, tak powinien. No, oczywiście nie będzie miał takie expressis verbis, takie szczęśliwe z tego słowa znaczenia, no, jakieś tam narzędzia, żeby najwyżej wezwie jakieś służby. No ale to też, każdy może wejść, ale to nie będzie go, obowiązywać limit, restrykcje. Ostatni punkt ustawy dotyczy obowiązku szczepień pracowników medycznych. Rozmowę z posłem Czesławem Hocem nadamy na naszej antenie dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.